Kolejny piękny jaś. Cześć, dzisiaj znajdujemy się na Warcie w Świerkocinie, trudne łowisko. Ja tutaj byłam pierwszy raz na swoim Mistrzostwach Polski Kobiet, z kilkanaście lat temu. Rozpoczynamy trening z moją drużyną, zaczynamy się powolutku rozkładać. Zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że parę technik, parę jakichś wskazówek Wam przekażę. Najpierw mi przekaże moja drużyna, która naprawdę tutaj na tym łowisku łowi od lat. Liczę na to, że połowimy dzisiaj, połowimy fajne ryby, no i że ten trening przyniesie nam sukces na zawodach Grand Prix Polski. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłam, że na wielu filmikach przed łowieniem ważne jest nasmarowanie gumy. Przypominam o tym zawsze, ponieważ niektórzy to zapominają, a warto jednak to zrobić, żeby ta guma nie była tępa, przeczyszczone były szczytówki. Ja akurat na to łowisko będę używała 1-4 slików. Zobaczymy, może po treningu to zmienię, ale na ten moment przygotowałam sobie takie bazowe topy. No i oczywiście przed rozłożeniem sprzętu, pierwsze co, gruntowanie stanowiska. Bardzo ważne na tego typu łowiskach, ponieważ rzeki są różnie ugruntowane, więc warto sprawdzić dno przed rozłożeniem całego stanowiska. Przed rozłożeniem stanowiska na rzece warto wygruntować sobie łowisko, aby zweryfikować, jak wygląda dno, gdzie będziemy łowić. Ja akurat trafiłam w miarę równe dno, delikatna górka na lewo, potem już w miarę prosto i delikatne wypocenie na prawo. Można powiedzieć, że jest akceptowalnie. Dość płytko tutaj jest, chociaż chłopaki mówią, że jak na ten fragment rzeki, no to jest głęboko, ale damy to jest naprawdę płytkie łowisko. Okej. Dobra, myślę, że sobie tutaj usiądę. A jak rozłożę już sobie kosz, to doprecyzuję gruntowanie i dopasuję zestaw do łowiska. Biorąc pod uwagę, że brzeg mamy tutaj dość kamienisty i nierówny, warto w tym momencie wykorzystać sobie platformę. Platforma Matrix jest naprawdę lekką platformą, która, jak widzicie, kobieta oczywiście może bez problemu sobie ją unieść. I samo
Zamontowanie platformy również nie stanowi większego problemu. Tutaj mamy poziomice, które ułatwiają nam montaż tej platformy na brzegu. Dzięki rozłożonej platformie nie muszę kombinować z nogami od kosza. Szybko rozkładam kosz, jest stabilnie. Oczywiście troszkę już tutaj się chwieje, ale to jest przez to, że tutaj są różne kamienie i tak dalej, ale generalnie jest bardzo stabilnie i nie stresuję się, że wpadnę do wody podczas łowienia. Jak rozłożyłam już sobie kosz w miejscu, w którym sobie zrobiłam wstępne gruntowanie, teraz gruntuję bardziej precyzyjnie. Powolutku w każdy fragment łowiska, aby wiedzieć, gdzie mam górkę, ewentualnie jakąś półeczkę, jakiś schodek, cokolwiek, żeby później w trakcie łowienia wiedzieć, dlaczego na przykład w tym miejscu są brania, a w innym nie. No i co ważne, gdzie rzucać kulę. Na rzece nie warto rzucać kuli z lewej strony. Ja zazwyczaj rzucam kulę na spławik, na wprost, ewentualnie nawet z prawej strony tyczki. Dlatego bardzo ważne jest precyzyjne gruntowanie również na rzece, ponieważ często jest tak, że ludzie właśnie tą rzekę tak biorą po matoszemu, a to się okazuje, że to jest jedna z najtrudniejszych, przynajmniej dla mnie, najtrudniejsze łowienie to właśnie na rzece, ponieważ u nas na Śląsku jest bardzo mało takich rzek, a szczególnie tak szybko płynących. Więc dla mnie jest to nowość i po prostu warto w tym momencie te techniczne takie szczegóły dopracować perfekto. Wygruntowałam sobie już łowisko. Teraz ustawiam właśnie grunty na tą bazowy grunt po prostu, żeby potem wiedzieć, ile mogę przegruntować, czy w ogóle będę przegruntowywała. Zobaczymy, jak to w trakcie łowienia po prostu wszystko wyjdzie. Właśnie zanęciłam pierwsze nęcenie. Pierwsze nęcenie to głównie u mnie 12-14 kul z ręki, do tego 10-12 kubków z większą ilością robaka. No i zobaczymy, czy coś będzie tutaj brało dzisiaj, bo chłopaki mówią, że generalnie treningi czwartkowe, piątkowe no mogą być słabsze przed Grand Prix Polski. No zobaczymy. Ostatnie Grand Prix. My jako drużyna walczymy naprawdę o wysokie miejsce, więc mam nadzieję, że naprawdę spoko nam tutaj pójdzie. Liczę na to, że dzisiaj technicznie dopracuję sobie zestawy, prowadzenie tych zestawów, a na zawodach te ryby po prostu przyjdą i będzie po prostu fajna zabawa.
wanęciłam teraz serią i teraz branie na rozmyciu. Jakaś większa rybka. O, certa. O, i z gumką od razu. Bezpieczna. Piękna certa. Oby wróciła nam w trakcie pierwszej i drugiej tury na zawodach. O, wrzucamy do wody i patrzymy, czy przypadkiem nie była z kimś tutaj jeszcze w łowisku. Czy nie ma, może drugiej nie będzie za chwilkę. Generalnie średnio dzisiaj z rybami, nie będę ukrywać, ale tak jak chłopaki mówili mi wcześniej, że no, że ten trening czwartkowy i piątkowy może tak właśnie wyglądać w ten sposób. Liczę na to, że to, co powiedzieli też później, że w sobotę i niedzielę te ryby się rozkręcą i będą, że to faktycznie będzie miało miejsce. Generalnie dzisiaj łowię na tak cięższe zestawy. Staram się po prostu technicznie dopracować i zestawy, i gumy. No zobaczymy. Jedna certa wiosny nie czyni, ale być może za chwilkę coś się rozkręci jeszcze w łowisku. Trochę rybek mam, to jakieś pojedyncze właśnie sztuki, czy to jakaś płotka, krąpik. Ale nie ma jakichś takich fajnych, dużych leszczy. Ale z tego, co słyszałam też na łowisku, to średnio z rybami jest dzisiaj, więc dobrze, że w ogóle coś w tej siatce mamy. Dobra, dzisiejsze łowienie no nie należało do najprostszych. Te ryby zdecydowanie, chyba się, mam nadzieję, że się rozkręcą. Złowiłam trochę rybek, około 100 gram. Złowiłam jedną dużą certę, co będziecie widzieć na filmie. Łowienie jest bardzo ciężkie, łowienie jest bardzo techniczne. Generalnie tutaj dużo siły trzeba, żeby utrzymać ten kij, bo to jednak ciągła praca. Ciągle pływanie, podnoszenie tego stawu, pływanie, podnoszenie zestawu, donęcanie. Tutaj nie ma jakby, nie ma odpoczynku, nie? Trzeba cały czas pracować, cały czas technicznie nakręcać, cały czas trzeba coś robić, nie? Więc ważne jest to, żeby po prostu w trakcie takiego łowienia po prostu pracować. Mimo tego, że nie nałowiłam się dzisiaj tych ryb, to sprawdziłam sobie gumę, sprawdziłam sobie zestawy, sprawdziłam sobie obciążenie zestawu, które będzie bardziej skuteczne, które troszkę mniej. Jutro pewne rzeczy sobie dopracuję pewnie. Jutrzejszy trening będzie również kluczowym, ponieważ będę łowiła na sektorze kobiet, czyli no z drugiej strony łowiska. Dzisiaj akurat łowiłam tutaj z moimi kolegami z drużyny, z seniorami, aby troszkę się pouczyć, nauczyć ich technik, ponieważ to są osoby, które tutaj łowią na co dzień. Więc liczę na to, że wiedza, którą mi przekazali właśnie w dniu dzisiejszym, wiedza ta zaowocuje dobrym wynikiem w weekend. Tak jak mówię, jutro, czyli w piątek, trenuję sobie na sektorze kobiet, sektor D, stanowisko 7. Dopracuję pewne dodatkowe kwestie, no i zobaczymy, co przyniesie dzień, co przyniosą zawody. Liczę na to, że jednak te ryby się rozkręcą, tak jak powiedziałam wcześniej, ja dopasuję się, no i że drużynowo tutaj naprawdę spoko połowimy. Trzymajcie kciuki. Właśnie rozpoczynamy drugi dzień treningu. Dzisiaj jesteśmy na sektorze kobiet. Już tutaj wśród pięknych pań będę tutaj mówiła, czyli mniej więcej na sektorze, na stanowisku, które możliwe, że wylosuję na zawodach. Co przyniesie dzisiejszy dzień? No zobaczymy. Liczę na to, że będzie troszkę lepiej niż wczoraj. Z tego, co słyszałam, to akurat ten sektor był w miarę łowny, jeżeli chodzi, porównując po prostu do sektorów seniorów czy juniorów. Dzisiaj mam zdecydowanie płycę niż wczoraj, ponieważ około 80 cm płycę niż właśnie miałam na wczorajszym stanowisku na juniorach. Więc zobaczymy, czy to w ogóle jakiś wpływ będzie miało na nasze ryby. Przed rozłożeniem stanowiska klasycznie wygruntowałam całe stanowisko, żeby wiedzieć, gdzie ustawić sobie kosz. Akurat wybrałam stanowisko, część stanowiska, gdzie mam
fajny blacik, delikatną górkę i później znowu zielony spad z takim właśnie blacikiem. Liczę na to, że na tej górce się będzie zatrzymywać towar. Zobaczymy, czy to dobry wybór. Jak coś, to po prostu będę miała, będę wiedziała na przyszłość. Wyciągnę wnioski na jutrzejsze zawody i zobaczymy, czy w tym momencie wybór tego stanowiska naprawdę okazał się skuteczny, czy jednak lepiej było na przykład siąść sobie za górką albo na górce. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj. Pierwsza ryba. Po donęceniu około 10 minut pojawił się mały krąpik. Zaczęłam dosyć delikatnie łowić na samym ochotki. Zobaczymy, czy to był przypadek, czy faktycznie te ryby później się rozkręcą. Tam widzę, że koleżanki na końcu sektora odławiają te rybki troszkę większe. No, ale to są właśnie uroki rzek. Zobaczymy, co przyniesie ta woda później troszkę. Coś większego. Oj, kierwa. Teraz donęciłam serią. Po około godzinę łowienia i poskutkowało właśnie takim pięknym jazikiem. Zmieniłam troszkę sposób prowadzenia zestawu, sposób jakby donęcania, może w ten sposób powiem. I zagrałam. Mam nadzieję, że to nie pierwsza taka duża ryba i nie ostatnia. Czy pierwsza na pewno. Teraz założyłam zestaw taki 14-gramowy, do takiego powolnego spływu. Na haczyku mam 4 ochotki. Zobaczymy, czy skuszą się na tą przynętę jeszcze inne ryby. Wczoraj, jak mówiłam na treningu, to zdecydowanie te ryby potrzebowały jakiejś dodatkowej pineczki, na przykład fluo, jakiegoś grubego. Tak chcę grubej na haku. No dzisiaj wszystkie ryby zrobiłam na ochotkę na razie. No zobaczymy, co z tego będzie. O, chyba kolejnego kabana zrobiłam. Wydaje się mi się, że to już większy niż poprzedni, bo popłynął od razu w górę rzeki. O kurde. Dobra, muszę tego z nurtu szybko wyciągnąć, bo jak on dostanie, to będzie jazda bez trzymanki, że tak powiem. Oj, w krzaczory mi to wlezło.
tutaj między tymi krzakami. Okej. Ale że... Jaś. Piękny, piękny. Oby wrócił do panci na zawody. Tylko wyciągnęłam dużego jazia, naprawdę dużego jazia. Mam nadzieję, że na zawodach też mi się taki trafi. Szybko go wyciągnęłam, ponieważ pamiętajcie o tym, że właśnie jak mamy tak mocną rzekę, to trzeba tą rybę szybko wyciągnąć z głównego nurtu, aby po prostu nie rozpędziła się i nam się nie spięła. Teraz donęcam. Donęcam tutaj ewidentnie działa. Mam nadzieję, że za chwilkę wam pokażę kolejne piękne ryby. Kolejny piękny krąpas ląduje w siatce. O! Lecimy dalej. Thank you.
Kolejny piękny jaś. Dobra, wypychamy i do wody. Generalnie na tego typu łowiskach warto mieć rolki albo za sobą, albo troszkę z lewej strony, ponieważ jak zacinamy rybę, to w takim nurcie zazwyczaj idzie szybko w prawo, no to nie ma co przekładać całej tyczki na prawą stronę, tam gdzie zazwyczaj mamy rolki, a właśnie tak jak ja mam tutaj z mojej strony z lewej, bądź właśnie zaraz za plecami, aby po prostu tej tyczki przez całe łowisko nie poprowadzać. Natomiast mam też drugie rolki, które mam do wyjeżdżania i do wyjeżdżania kubkiem, po prostu tak mi jest wygodniej i dzięki czemu mam troszkę większe pole manewru. Żeby jutro takie brały. Bardzo ważną częścią treningu jest również przygotowanie sprzętu potem na zawody. Ja często wykorzystuję ten czas właśnie na przezbrojenie sprzętu, jak już wiem mniej więcej, jakie gumy będę używała, jaką klimaturę z powików, to sobie te zestawy często zakładam już, aby później w trakcie już zawodów nie tracić czasu zbędnego na przykład rozkładanie zestawów, a na przykład wieczorkiem dzisiaj sobie odpocząć, a nie szykować się do zawodów. Chociaż oczywiście roboty będzie oczywiście dużo, jak to zawsze przed zawodami. Na to łowisko zakładam sobie gumy o średnicy 1,4 mm. Oczywiście hybrydowe nasze. Hybrydy. To jest taki teraz szybki sposób na przeciąganie gumy, żeby nie używać struny. To po prostu do starej gumy dowiązuję nową. Przeciągam i już mam tutaj gotowe. Za chwilkę kończy się trening, więc wyciągniemy, zobaczymy ile tych ryb dzisiaj złowiłam. Sądząc tak, co tutaj na łowisku się działo, no to faktycznie tych ryb nie ma za dużo. Tutaj koleżanki obok mają troszkę ryb mniej. Tam po drugiej stronie jakby łowiska, gdzie tam końcówka kobiet, no to faktycznie tam dzisiaj się pojawiały większe ryby i tych ryb było zdecydowanie więcej. Tutaj ta strefa no niestety nie obfitowała w ryby. Ja dzisiaj na szczęście miałam jakieś tam większe ryby na kiju. No, zobaczymy, co przyniesie jutro. Mój dzisiejszy połów. Może sztukowo nie jest za dużo tutaj ryb, ale naprawdę są piękne. Piękne jazie. Mam nadzieję, że wrócą do mnie na zawody. Piękne, naprawdę. Dobrze, oficjalny trening zakończony. 2 dni treningu. Wczorajszy trening z moimi chłopakami z drużyny. Myślę, że dość owocny, ponieważ podpowiedzieli mi, jak prowadzić zestawy, jak podawać zanęty, przynęty i tak dalej. Więc myślę, że tutaj ten trening czwartkowy był naprawdę owocny jak dla mnie. Dzisiejszy trening kończę troszkę szybciej, ponieważ rzeka jest bardzo wymagającym łowiskiem i trzeba naprawdę być silnym i mieć siłę na zawody, więc jutro, sobota, niedziela muszę być po prostu w pełni sprawna. Myślę, że 3 godziny łowienia i jak na tą strefę naprawdę dobry wynik, jestem zadowolona. Technicznie wydaje mi się, że w miarę się dopasowałam. Oczywiście jutro zawody wszystko zweryfikują, więc może być troszkę, no, może być wszystko inaczej, ale liczę na to, że jednak że w miarę poczułam tą wodę i coś z tego faktycznie będzie. Drużynowo naprawdę mamy tutaj duże szanse i walczymy o podium, więc myślę, że będzie to wszystko dobrze. Generalnie dzisiaj połowiłam fajne jazie, naprawdę ładne jazie, 2 takie ponad kilogramowe, 1 do kilograma. Krąpiki, to są takie ryby, które są naprawdę fajne, waleczne, no i przede wszystkim dużo ważą, więc liczę na to, że w dniu dzisiejszym również takie mi się trafią. Także no wy już będziecie ten film oglądać pewnie po zawodach, także wynik będziecie znać na pewno i rezultat, jak poszło mi na tych zawodach. Ale tak czy siak, trzymajcie kciuki za kolejne zawody, a ja szykuję się na ostatnie Grand Prix Polski, bo za tydzień już kolejny wyjazd na Mistrzostwa Świata. Dzięki wielkie.